Cześć, witajcie z strony recenzji. Dzisiaj recenzujemy sobie lampę studyjną do aparatu, czyli lampę na gorącą stopkę. Czyli to jest Quadra Light Strobos 60 bodajże C, który mam tutaj w dłoni. Jest to profesjonalna lampa błyskowa, że tak to powiem, która też działa w systemie radiowym i może zostać wyzwalana. I co mogę tutaj powiedzieć o lampie? Lampa ma liczbę przewodnią do 60 metrów, czyli całkiem daleko. Ma też wbudowany system sterowania radiowego Navigator X. Lampa może współpracować z automatycznym pomiarem światła TTL i jest wyposażona w synchronizację błysku HSS. Oczywiście to jest lampa do Canona. No i tutaj mamy też automatykę błysku. Możemy różne tryby fotografii tutaj przeprowadzać. W pełni jest też manualna kontrola. Jest manualna kontrola mocy błysku oraz zooma. Do lampy mogę zaprezentować Wam. Mamy tutaj dołączony pokrowiec, jak i też taką, no można powiedzieć, podstawkę. Czyli coś takiego. Za lampę dałem jakieś, no to było jakiś czas temu, około 250 zł. Teraz za samą jedną lampę zapłaci około 500 zł. Trochę dużo. W zależności też jak się natrafi. Niektóre lampy kosztują po 315. Lampa jest, że tak powiem, no bardzo fajna, bo na przykład używam jej na ślubie, czy na koncertach, czy w portretach. Bardzo fajne jakby, no bardzo fajna jest ogólnie rzecz biorąc. Ma pracę radiową 2,4 GHz i komunikację wynosi, skuteczną komunikację, jeżeli chodzi o zasięg, to jest do 100 metrów, czyli całkiem nieźle. Lampa może pracować jako master, czyli jako gówno, bądź slave, czyli jako dodatkowa lampa. No i oczywiście tutaj, że tak powiem, mogę Wam pokazać. Jest, że tak powiem, ze strony producenta opis, jak to mniej więcej wszystko ładnie, pięknie się prezentuje. Lampa jest oczywiście zasilana, że tak to nazwę. Ja mam zasilaną lampę, może jednak pokażę. Akumulatorkami. Jest jeszcze wersja tutaj lampy, że tak powiem, z akumulatorem. Ja sobie tak otwieram. No i mam dostęp do akumulatorków. Akumulatorki mam akurat 4. W zasadzie tutaj mam zasilanie bateryjne, ale jeszcze mam do tego akumulatorki. Więc najprawdopodobniej jak byłem ostatnio na ślubie, no to zapomniałem wziąć po prostu akumulatorków i baterię kupię do tego. Więc to nawet całkiem nieźle się prezentuje. Tutaj właśnie wygląda przód lampy. Tutaj możemy tutaj ładować lampę poprzez właśnie taką ładowarkę. Czyli na przykład jeżeli mamy tutaj akumulatorki zakładając, to możemy też to ładować. Tutaj mamy złącze, że tak to nazwę, USB. I jeszcze tam jakieś inne złącze, nie doczytałem dokładnie w instrukcji. Tutaj mamy mocowanie na gorącą stopkę, możemy łatwo przekręcić. Oczywiście Strobos 60C pięknie się prezentuje. Tutaj na górze mamy jak najbardziej, jak to w lampach reporterskich, błyskowych, możemy sobie wysunąć dyfuzor, dzięki któremu możemy w prosty sposób się zwiększyć światło. No i mamy tutaj tradycyjnie, jak to tutaj niektórzy robią fotoreporterzy, taki, że tak powiem, jak to nazwę, odbijacz światła. Możemy tak też używać, więc ogólnie rzecz biorąc wszystko ładnie, pięknie się prezentuje. Lampa jest naprawdę sporych rozmiarów. Myślę, że warto sobie zainwestować w taką lampę i kupić ją. Jak ją zamontować, to w bardzo prosty sposób. Czyli mamy aparat, załóżmy nasz piękny, fajny, kochany. Na gorącej stopce właśnie tutaj, że tak to powiem, mocujemy. Ładnie się zamocowało. Przekręcamy pokrętło, żeby nam nie spadła lampa. No i, że tak powiem, całość wygląda tak. Oczywiście spróbuję odkręcić statyw, żeby Wam to ładnie też z boku pokazać. No dosyć widać jakby porządny zestaw. To mamy tak mniej więcej to wygląda. Więc całkiem nieźle. Oczywiście na przodzie mamy tutaj włączniki, że tak to powiem, różnych trybów. Na przykład tutaj włączamy rampę. On i ładnie nam się zaświeci. Tutaj mamy tryb slave, czyli
To jest tak zwana lampa pomocnicza, jeżeli używamy nawigatora w wersji X, no to wtedy nam się przyda. Ja oczywiście kupiłem sobie dwie takie lampy i zestaw Navigator X z odbiornikiem i z nadajnikiem, więc mogę wyzwalać takie lampy na odległość, czyli mogę, załóżmy, postawić sobie lampę na statywie i na przykład sobie powyzwalać, czyli pobawić się światłem. To bardzo fajnie, efektywnie, muszę Wam powiedzieć, wygląda. Jakie tutaj mamy opcje? No to tutaj mamy, że tak powiem, jest tutaj, że tak powiem, no ekran, tu widzę, że pokazuje mi baterię, że jest słaba. Jest ekran poświetlany, no i mamy tutaj różne tryby. Mamy tutaj błysk, możemy z pokrętłem ruszać w różne strony. No naprawdę dużo rzeczy jest i no i też warto właśnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Może spróbujemy sobie jakieś zdjęcie zrobić, może się nam uda. Spróbujemy, może błysk będzie. A, jeszcze muszę dekielek otworzyć. I wziąć na manualny, bo nam nie wyjdzie zdjęcie na manualną ostrość. Zrobiło się zdjęcie, ale pewnie będę musiał ustawić tryb wyzwalania, ale tutaj widzę, że jest na slave, czyli to, że tak powiem, tryb pracy lampy współpracuje. Czyli jakby nie zrobię teraz zdjęcia z lampą błyskową, no ale myślę, że w następnej recenzji zajmujemy się tutaj właśnie trybem, że tak to powiem, z Navigator X. Czyli lampa jest bardzo fajna, na razie mam ustawione na lampie 24 mm, obiektyw mam bodajże 35 mm, więc tak to wygląda. I to jest fajne, że możemy grupować właśnie tą lampę błyskową w różne grupy. Jest naprawdę tego sporo. Bodajże to jest do 35 grup, czyli możemy mieć naprawdę sporo tych lamp. Jeżeli chodzi o tą lampę błyskową, no to tutaj temperatura barwowa to jest 5600 kelwinów, czyli odpowiada tutaj mniej więcej takiemu naturalnemu światłu. Że tak to powiem, i możemy mieć zoom od 20 do 200 mm, czyli jeżeli mamy lampę, znaczy obiektyw zmiennoogniskowy, to możemy użyć tej lampy błyskowej. No i tutaj HSS jest aż od aż do 1 na 8000, jeżeli chodzi o sekundy, więc możecie też się zapoznać ze stroną producenta i tam też wszystko będzie, jakby cała specyfikacja tej lampy opisana, więc ja tutaj mogę serdecznie lampę polecić. Strobos 60C. Oczywiście mówię, że materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, aczkolwiek polecam dobre rzeczy, ponieważ myślę, że warto kupić dobre rzeczy, niż kupić coś taniego i być niezadowolonym. Więc lampa jest naprawdę na poziomie. Tutaj mamy, że tak to powiem, spory pokrowiec na tą lampę. Możemy sobie tą lampę oczywiście w prosty sposób, że tak to nazwę, schować, no i będzie się pięknie prezentować. Tutaj oczywiście mam drugą lampę, która będzie pracowała w trybie master, czyli jako główna lampa, no i oczywiście w następnej recenzji zajmiemy się Navigatorem XC. Czyli dzięki, że byliście. Trzymajcie się do następnej recenzji. Cześć!